Przejdziemy teraz, proszę Państwa, do problemu władzy. Gdzie ona jest w tym systemie umiejscowiona? Jak działa? I jak jej używać lub jak jej się przeciwstawiać? Jak Państwo wiedzą, zgodnie z założeniami cybernetyki, każde działanie wymaga zasilania. Bez zasilania działania po prostu nie ma. Ale w tym systemie zasilaniem jest bodziec, który dochodzi do realizatora. Tu jest moc. Bo do do optymalizatora dochodzi informacja. Tu jest informacja. To rozdzielenie mocy od informacji w tym systemie jest jasne. Natomiast w rzeczywistości każdy przypływ mocy jest jednocześnie informacją. Zaś każda informacja wymaga przypływu mocy. Jest dość trudne do rozróżnienia. Jeżeli dostałem na przykład 1000 zł premii, to jest pewna moc, a jednocześnie informacja, że ja mam pieniądze, prawda? W związku z czym mogę coś z nimi zrobić, a jak ktoś się o tym dowie, że ja mam pieniądze, to może ewentualnie mi podpowiedzieć, czy ja mam kupić sukienkę dla żony, czy też może jakieś zabawki dla dzieci, a może jednak malować mieszkanie. Zaczynają się problemy optymalizacyjne, co zrobić z tą mocą, którą w sposób umowny, ale jednak dostałem. Proszę Państwa, ta moc musi być dochodząca do realizatora, musi być, proszę Państwa, podzielona na potrzeby całego systemu. Na potrzeby własne realizatora. Na oddziaływanie. To jest moc robocza systemu. Na oddziaływanie na otoczenie. Jeżeli system nie ma mocy na oddziaływanie na otoczenie, to zginie, bo nie dostanie zasilania. Dalej, proszę Państwa, na obsługę torów sygnał wiodący do postulatora musi również, tutaj jest jakaś tam moc stracona i dopiero postulator ma moc, którą również jako moc jałową wydaje, to na pewno. Z kolei przesyła tą moc do optymalizatora i optymalizator znowu na otrzymanie informacji, tu jest jakaś moc optymalizacyjna, tu jest jakaś, dotrzymuje co prawda moc informacyjną, ale o wiele mniejszą niż moc, którą otrzymuje realizator. No i jak to jest, że ten realizator zasilany mocą, tą moc przekazuje do całego systemu? Na przykład kasjerka w banku otrzymuje całą masę pieniędzy, ale ona nie zużywa ich na swoje potrzeby, tylko oddaje do skarbca i tam jest dzielone na to, na tamto, na owo i na wypłaty dla nich. Rolnik, który zbiera plony, prawda, musi część swoich plonów oddać na przykład właścicielowi ziemi, czy władcy jako formę podatków, część swoich dóbr materialnych, część swojej mocy energomaterialnej oddaje. Dlaczego tak jest? Otóż, moim zdaniem, sytuacja wygląda w ten sposób, że ta moc, która dopływa do realizatora, chociaż moc jest skalarem, pomnożmy ten skalar przez taki wektor kierunkowy i to będzie moc dopływająca, moc ta dopływająca. Natomiast w realizatorze musi być jakiś system rozdzielający tę moc na potrzeby własne realizatora i na to, co idzie na potrzeby całego systemu. Tym wektorem mogą być na przykład przepisy, albo przyzwyczajenia, albo, proszę Państwa, obowiązki. W każdym razie w wyniku tych obowiązków część tej mocy zostaje skierowana na zupełnie inne tory. Część idzie dalej do realizatora, a część idzie do postulatora. Dlaczego tak jest? Ponieważ tu działa pewien wektor
nazwałem go wektorem dystrybutywnym, jakiś nakaz, jakieś zarządzenia. Być może ten model mój nie jest adekwatny do istniejących, natomiast co on stwierdza? Że w wyniku działania tego wektora dystrybutywnego moc dopływająca do realizatora jest rozdzielana na moc płynącą do systemu, do postulatora, na moc na potrzeby realizatora. Z kolei ta moc realizatora jest również rozkładana na moc, która w formie bodźca, czy tam w formie reakcji działa na otoczenie i na moc, która na własne potrzeby realizatora jest. I tutaj również jest jakiś tam wektor działający. Można to obrazowo przedstawić jako wektor, chociaż mogą być to na przykład wyobrażenia o sytuacji, wyobrażenia o decyzjach. Kasjer wie o tym, że pieniądze nie są jego, że ma je oddać i w wyniku jakichś tam przekształceń w końcu przy wypłacie tak je dostanie. Rolnik wie, że no, zapłaci podatek, no to z tego podatku ma na przykład ochronę przed powodzią, bo z tego podatku wybuduje się wały przeciwpowodziowe. Jakoś to tam jest zrobione. W każdym razie, proszę Państwa, tu w realizatorze jest pewien rozdzielacz. Pewien wektor, który rozdziela te moce. No i co zrobić, jeżeli realizator tej mocy na swoje potrzeby otrzymuje za mało? Trzeba zmienić w takim razie, jeżeli no, w ten sposób to było, zmienić tutaj, no to ten wektor musi być jakoś w ten sposób ustawiony, prawda? W każdym razie, moim zdaniem, realizator swoją moc koordynacyjną może w formie takiego umownego wektora, nie umownego, bo moc cały czas jest skalarna, pomnożona przez kierunek daje wektor, przeciwstawiać się właśnie temu wektorowi, który rozdziela ten właśnie moc, zmniejszając na przykład ten wektor. Jeżeli ten wektor będzie zmniejszony, o, na przykład tak, to wtedy jest zupełnie inny rozkład mocy. No i pomijając rozważania matematyczne, doszedłem do wniosku, że jeżeli całą swoją moc koordynacyjną skieruję na przeciwdziałanie temu wektorowi rozdzielającemu i uzyskaną znowu dodatkową moc koordynacyjną, bo wtedy mam więcej na swoje potrzeby. Znowu kieruję na przeciwdziałanie temu wektorowi, to może swoją sytuację polepszyć trzykrotnie. To jest to taki ciąg, nie chcę tutaj matematyki wprowadzać, ale da się to udowodnić, że walcząc o swoje prawa, możemy trzykrotnie polepszyć swoją sytuację. Jeżeli chcemy ją w dalszym ciągu polepszać, musimy zmienić system. I tak się stało, proszę Państwa, w przypadku strajków solidarnościowych w Stoczni Gdańskiej. W wyniku strajków stoczniowcy dostali podwyżkę. Ich średnia pensja była trzykrotnie wyższa niż średnia krajowa. Ale oni chcieli jeszcze więcej. No i w tym momencie niestety system musiał się zawalić, bo nie było mocy w tym systemie. Nie wiem, czy to Państwa przekonuje, czy nie. Może to rozwinę w jakieś bardzo szerokie omówienie. W każdym razie tak to właśnie wygląda. Można sobie polepszyć sytuację, ale tylko trzykrotnie. Jeżeli nie, musimy przejąć którąś z funkcji. Jeżeli jesteśmy tylko realizatorem, to nam się należy tylko moc realizacyjna i nic więcej. Ale jeżeli przejmiemy postulację, to wtedy mamy jeszcze moc postulacyjną. Natomiast postulator, zwiększając ten wektor rozdzielający, ten wektor dystrybutywny, może zmniejszyć moc, która idzie do realizatora, a zwiększyć moc, która idzie do postulatora. Zwiększamy na przykład pensję Rady Nadzorczej, zwiększamy pensję tam, nie wiem, komitetów doradczych, a zmniejszamy pensję realizatora. I tutaj jest tak, że jeżeli realizatorów jest na przykład 1 000 000 i zmniejszymy pensję po 1 dolarze,
to się nagle okazuje, że milion dolarów jest do podziału dla postulatora i optymalizatora, prawda? Ci skupnięci na dolara nie będą protestować, bo się nie opłaca, natomiast ci, którzy dostali te pieniądze, nagle się wzbogacą. I tak działają wielkie korporacje. Skutek działania tego właśnie wmawiają swoim realizatorom, że tak, chłopaki, robicie bardzo dobrze, macie tutaj dobrą pensję, ale wam nie podwyższymy, bo to, co jest nadwyżką, przekażemy na cele na przykład Instytutu Badawczego i tak dalej, optymalizatora, przekażemy dla Rady Nadzorczej, która wybierze teraz nową drogę rozwoju, która coś tam tego, w każdym razie, co się okazuje, że bycie w tej sytuacji, bycie postulatorem powoduje zmianę tego wektora dystrybutywnego, o właśnie, przepraszam, już język mi się plącze, i to skutecznie. Dlatego też wszyscy endodynamicy dążą do tym, żeby zostać postulatorem. Musi być tak, żeby dla nas było dobrze. No to w związku z tym, jeżeli to jest na przykład spółdzielnia, która ma tutaj postulację i ma realizację, ale optymalizacji nie ma, no to musi w swojej Radzie Nadzorczej wyeliminować tych ludzi, którzy uważają, że za sam pobyt w Radzie Nadzorczej należą się ciężkie pieniądze. Ciężko to jest zrobić, ponieważ różne tam regulaminy wewnętrzne, różne tam układy są takie, że właśnie Rada Nadzorcza, ten postulator, ma być solicie wynagradzany. Moim zdaniem nie jest to konieczne. Nie to, że to jest, proszę Państwa, niewłaściwe. Gorzej, to jest to niekonieczne. To jest tak jak z brzydką Ockhama, to jest twór ponad potrzebę. Funkcję postulatora nie musi spełniać Rada Nadzorcza, można ją tą funkcję rozproszyć na przykład przez referendum. Co ma być? No to głosujmy wszystko. Wszyscy i głosujmy wszystko. Prawo zmusza do istnienia Rady Nadzorczej. Skoro takie prawo jest, no to pojawia się właśnie ten wektor dystrybutywny. W takim razie być może stwórzmy inną strukturę, w której akurat to prawo nie obowiązuje, albo zmieńmy prawo. Zawsze można coś robić. W każdym razie, proszę Państwa, ten wektor dystrybutywny jest bardzo skuteczny. Wmawia się ludziom, że oni to muszą robić. Wmawia się ludziom, że muszą płacić podatki. Jak nie, to są surowe kary. No dla mnie zapłacenie podatków to w Stanach Zjednoczonych jakiś tam gangster Al Capone, który zlecił zamordowanie kilkuset ludzi, nie został ukarany, a za niepłacenie podatku dostał 14 lat. I proszę bardzo, chwycili go nie za jedną, to za drugą nogę. Ja go może nie żałuję, w każdym razie ten metod dystrybutywny tutaj zadziałał bardzo skutecznie. Ale w takim razie, gdzie jest ta władza w systemie, o której żeśmy mówili? Byłem na takiej konferencji. Władza czy służba? Problem dobra wspólnego w polityce. Otóż w starożytnej opowieści helenistyczny król macedoński Antygonos Gonatas powiedział do swojego syna Demetriusza: synu, nasza władza jest służbą narodową, służbą zaszczytną, ale tylko służbą. No i w warunkach macedońskiej demokracji wojskowej, w której królem był ten, kogo wojsko wniosło na tarczach, zapominanie o tym groziło buntem poddanych. Ale jak to jest, proszę Państwa, w cybernetyce? Gdzie jest ta władza? Otóż, żeby władza była w systemie skuteczna, to zasilanie systemu musi być większe od jego reakcji na otoczenie. Tak.
dynamiki. Każdy system wymaga jakichś tam nakładów na działanie. Są straty. I proszę Państwa, można w takim razie stwierdzić, że jeżeli wprowadzimy współczynnik, jest taki współczynnik przetwarzania, z którego to wynika, że reakcja systemu razem współczynnik przetwarzania daje zasilanie. Reakcja jest mniejsza, ale współczynnik przetwarzania, który wynika z pracy optymalizatora, skutkuje mała reakcja, a duże zasilanie. I tak na przykład działa fototropizm w roślinach. Mała reakcja to jest fototropizm, a roślina się ustawia w słoneczka. Duże zasilanie, prawda? To jest bardzo skuteczny sposób działania, bardzo skuteczny sposób czego? Optymalizacji. O skuteczności optymalizacji nie wiem, czy dzisiaj jeszcze zdążymy mówić. W każdym razie napisałem osobny artykuł. Także wiadomo, że ten współczynnik skuteczności powinien być większy od jedności. Jak będzie mniejszy, to znaczy, że działamy dużą mocą na otoczenie, a mało dostajemy. Co z tego, że jest wysiłek, jak nic z tego nie ma. System się rozpadnie, bo mu mocy braknie. Musimy działać mniejszą mocą, niż ją dostajemy, żeby mieć coś dla systemu własnego. Otóż, proszę Państwa, wprowadźmy taką konwencję terminologiczną, że obsługę toru sterowniczego kierującego moc z postulatora do realizatora celem wywołania zmiany w rozdziale mocy na względy aparatu władzy. Aparat władzy to jest obsługa toru sterowniczego kierująca moc z postulatora tu. To jest aparat władzy. Tor obciąża się realizatora pewnymi obowiązkami po to, żeby on oddał część swojej, tę część mocy, którą ma w tej chwili w dyspozycji, do postulatora. To jest, proszę Państwa, konwencja, która dość istotne znaczenie, bo ten aparat władzy może na przykład zażądać tyle mocy, że nie starczy na oddziaływanie na otoczenie. Dalej, proszę Państwa, postulator musi oddziaływać również, musi część swojej mocy przekazać do optymalizatora. Tutaj również w postulatorze jest jakiś tam wektor, nie wiem jak nazwać, który powoduje rozdział tej części mocy, że do optymalizatora też napływa jakaś część mocy. Optymalizator wybiera w drodze emocji, bo to jest refleksja, a tu emocja, w drodze emocji na postulatora nacisk najmniej większe zasilanie, to dam Ci lepszą optymalizację. No dajcie granty na naukę, to Wam powiemy jak robić. My po prostu bez zasilania niestety nie da się zrobić. Jeżeli nie będziemy mieli komputerów, nie wymodulujemy tego, a na powiedzmy sobie liczydłach ścigać się z komputerem jest bez sensu. Nasze działania będą po prostu spóźnione. I
I te właśnie działania są nieco odmienne od działań bezpośrednio na realizatora. Otóż powstawanie władzy zaczyna się od nacisku optymalizatora na postulat. Optymalizator w drodze emocji naciska na postulatora, żeby zmienił swoje oddziaływanie na realizator w drodze naprężenia, żeby realizator z kolei w drodze odprężenia przekazał część swojej mocy do postulatora i z powrotem część mocy do optymalizatora. Tu się zaczyna ta władza. Ale ta sfera właśnie oddziaływania optymalizatora na postulator, postulatora na optymalizator, moim zdaniem jest to polityka. To jest polityka. A tu jest władza. Polityka oznacza optymalizację przekazywaną do postulatora, która daje zasilanie optymalizatora. Politycy postulują tak, żeby mieć z tego pieniądze. No, na przykład diety poselskie ustalają sobie posłowie, nie zaś ich wyborcy, mojemu wielkiemu zdziwieniu. W końcu to ja kogoś tam wybrałem, no i ja go powinienem premiować, nie? On się sam premiuje. No tak to jest w tej chwili, tak jest w każdym systemie demokratycznym. Ja nie wiem, czy ja bym akurat chciał, żeby ten poseł, którego ja wybrałem, robił to, co w tej chwili robi. Czy ja bym chciał mu zapłacić tyle, ile jest, no ale ja się z systemu, ja jestem tylko realizatorem. No, mogę coś robić, prawda, za to dostanę część tej mocy, którą dostawałem, zostaje dla mnie. I jeszcze muszę główkować tak, żeby za dużo nie wydać na swoje potrzeby, żeby oddziaływać na otoczenie. Jeżeli na przykład jestem, nie wiem, realizatorem, który no, robi programy komputerowe, prawda? Dostaję pensję, jak sobie nie kupię komputera, no to niestety nie będę skuteczny. Jak sobie kupię komputer z kolei, to moje oddziaływanie na otoczenie, bo to trzeba zaś przesyłać sygnał, może mi braknąć na prąd, żeby opłacić internet, prawda? I niestety nie będę oddziaływał na otoczenie. Także te dylematy są bardzo trudne do zdefiniowania. Podjąłem próbę takiej definicji. Jest to no, mniej lub więcej dana próba, ale nie o to chodzi. W każdym razie proszę pamiętać o tym, że polityka zaczyna się od optymalizacji. A kończy, a władza tą optymalizację przekształca w realizację. Optymalizacja polityków władza przekształca w realizację postulatów, którzy politycy zmodyfikowali przez swoją optymalizację. No i na przykład jak być mocarstwem. No albo sami robimy, albo napadamy na sąsiada i go grabimy, prawda? Można tak, można tak. Oczywiście jak sami się dorabiamy, no to troszeczkę jest trudniej, chociaż może i skuteczniej, bo jak napadniemy na sąsiadów, to się okazuje, że połowa rzeczy została zniszczona i nie nadaje się do użytku. W związku z czym ta różnica w optymalizacji, w sposobie działania, ma swoje przekształcenie w sposoby realizacji. Władza wtedy mówi, no nie napadamy, tylko budujemy. No Chińczycy najpierw zjednoczyli swoje państwo, potem dopiero zaczęli budować. Najpierw dynastia tam Qin, czy Chin, jak to mi mówią, był postulat zjednoczmy państwo. Jak żeśmy zjednoczyli, to teraz budujemy silne państwo, ale oddzielamy się od innych murem zewnętrznym. No i realizatorzy musieli swoją energię, czyli wieśniacy musieli pracować przy budowie wielkiego mury, zapominając o własnej energii koordynacyjnej, po prostu im brakło czasu na uprawę roli.
No i wybuchło powstanie, które zmiotło dynastię Qin. Następna dynastia już balansowała, czy budujemy wielkie budowle, czy też raczej lokalnie staramy się uporządkować istniejący system irygacyjny, istniejący system dróg i tak dalej. Jak zaczęli budować drogi, okazało się, że to było bardzo skuteczne, bo zaopatrzenie do stolicy miesiąc wcześniej docierało, no bo dragarze tymi dróżkami mogli codziennie pokazywać większe odległości niż przed. Także, proszę Państwa, polityka, na przykład budujemy państwo wewnętrzne, ma swoje oddziaływanie na władzę. Władza tą politykę realizuje. Z kolei, jeżeli władza ma trudności, to trzeba zmienić politykę. No nie da się jednocześnie budować wielkiego wału i pracować na poletkach ryżowych, no to zmieniamy politykę i na przykład za pomocą ruchomych oddziałów wojskowych kawalerii ochraniamy tam te tereny. Mistrzem w stosowaniu tej metody był nie kto inny jak Budda. Podobno był to książę dużego księstwa u podnóża Himalajów, który, proszę Państwa, był bardzo dobrym władcą, tylko miał wielkiego pecha. Na swoim weselu przeżył napad jakiegoś tam konkurenta o rękę księżniczki. No i byłby zginął, no bo okazuje się, że na całym weselu tylko on miał szablę. Reszta gości przyszła bez broni. Od wrogiej strzały uchroniła go żona, która przyjęła strzałę na pierś. A on skrzyknął jednak służbę i widłami, grabiami przegnali napastnika. Żeby uniknąć takich właśnie sytuacji, on realizatorów wysłał, czyli tych obrońców, wysłał na pogranicze. Stworzył coś, co później stworzyli kozacy. To byli kurtkowie, ludzie wolni osobiście, obowiązani do służby wojskowej w zamian za nadanie ziemi. I ci górkowie przysięgli dynastii Buddy wierność na 1000 lat i tego dotrzymali. Po 1000 lat przywożyli własne państwo, bo ta dynastia wyginęła. No potem miał znowu problem, ponieważ była powódź. No i co robić? Rany boskie. No trzeba jakieś tam robić wały przeciwpowodziowe, tą wodę kierować. Wszystko zalane, studnie zalane. No to trzeba kopać studnie. Przyszła susza, ale studnie już były wykopane i można było czerpać wodę. No i najgorzej mu było, że już później jego syn miał już wtedy coś chyba 14 czy 15 lat, był pełnoletni, wybrał się z żoną na polowanie na tygrysy. No i wszystko było fajnie, tylko jak tygrys ryknął, to słoń bryknął i jego żona była w ciąży, spadła. Zaczęła rodzić, a on został z jednym łukiem, jedną strzałą przeciwko tygrysowi. Okazuje się, że to była tygrysica kotna. Ona ryczała dlatego, że też kociła się, rodziła te szczenięta. No i co on zrobił? A nic nie zrobił. Poczekał, aż jego żona urodzi, poczekał, aż ta tygrysica urodzi. Tygrysica przyniosła mu w pysku jedno szczenię. Urodziła dwa szczenięta, czy tam dwa tygryski. Wiedziała, że nie wykarmi, przyniosła mu tego tygryska. No i Budda zaczął się zastanawiać, jak tutaj to wszystko zrobić, żeby to grało. No i wymyślił, że niech żona z synem rządzi, a on się będzie zastanawiał nad sensem istnienia. No i doszedł do tego, że wszystko musi być w władzy. Natomiast wszystkie te przebiegi informacyjne wiążą się z oddzielaniem pewnej ilości mocy, które nazwał cierpienie. Wszystko jest cierpienie. Cierpienie może być większe lub mniejsze. Jedyne, co można zrobić, to nic nie robić, wtedy się człowiek uwalnia od cierpienia, pod warunkiem, że ma zasilanie. Ponieważ on był księciem, no tam donoszono pokarm i jakoś tam przeżył. To właśnie oddzielanie części mocy na potrzeby całego systemu można uznać za cierpienie. Nie wiem, czy Państwo lubicie podatki, bo ja nie. Czy ja cierpię? No nie cierpię, no bo wiem, że po pierwsze i tak nie ucieknę. Po drugie, no z tych podatków mam drogi, mam no, wały przeciwpowodziowe, akurat istotna sprawa, bo moja
rodzina Częstochowa omal nie została zalana i bałek przeciwpowodziowy wytrzymały. Przynajmniej na tym odcinku, gdzie ja mieszkam, mam, nie wiem, światło, prąd i gaz, jeszcze tam parę różnych rzeczy. Urzędników. Nie bój się zabiorąć. Także, że proszę Państwa, to rozdzielanie mocy przyjmuję jako coś, czemu no, mógłbym się przeciwstawić, na przykład podejmując własną działalność gospodarczą. No niestety jestem mało utalentowany w tym zakresie i nie podjąłem tego. Być może kiedyś, kiedy mi wszystkie zęby wypadną i talent mi się zmieni oraz dynamizm również, przejdę już całkiem na stronę endodynamizmu, zorganizuję jakąś firmę, która będzie, nie wiem, co robiła. Nie mam akurat talentu wyraźnie w jakimś tam kierunku. Także, proszę Państwa, dyskusję na tym, gdzie ta władza, a gdzie ta polityka, można rozstrzygnąć na takim właśnie prostym schemacie. No oczywiście wszyscy politycy, kiedy to protestowałem, zaprotestowali i wszyscy wyznawcy różnych innych teorii władzy zaprotestowali, zatem nikt nie wykazał mi niesłuszności tej teorii. No bo jednak każde działanie wymaga pewnego rodzaju wydawania mocy. No to nie ma rady. Niestety wszystko ma tak zwaną stratność. Ja no, muszę utrzymywać temperaturę ciała 36,6 mierzona temperatura mierzona termometrem rtęciowym pod lewą pachą. I to jest moja moc jałowa. Gdybym tego nie utrzymał, po prostu zginę z wychłodzenia, prawda? Jeżeli nie otrzymam zasilania wielkości mocy jałowej, no to również zginę z głowy. Dlatego też otrzymując zasilanie, płacąc podatki, mam nadzieję, że starczy mi to na oddziaływanie na otoczenie, które zmieni tam sytuację w otoczeniu, na przykład stać mnie na to, żeby przyjechać do Was i z Wami pogadać, przez to Wy otrzymacie jakieś tam informacje, znowu coś tam pozmieniacie w otoczeniu i być może ta sytuacja w otoczeniu stanie się dla mnie bardziej korzystna, przynajmniej będę miał takie wrażenie, że ludzie posiadający tą wiedzę mogą ją spożytkować, w związku z czym na przykład ktoś wpadnie na pomysł, żeby jednak podatki zmniejszyć. A, to no, mam taką nadzieję, że tak Państwo kiedyś tam zrobicie. Ale proszę zlikwidować całe podatki. No nie, wszystkie. Nie wiem, gdzie pan jak to było, w każdym razie... To jest utopia. To nie jest utopia. Państwo może się utrzymywać z majątku, który posiada. Niekoniecznie z podatków. Likwidować dochodowe i zostawić bać. No to chciałyby wrócić królewszczyzny i tak dalej. Dlaczego? Obrotowy jest. Widzę, że w 1989 roku gro majątku produkcyjnego 95% może 92% znajdowało się w rękach państwa. Więc nie było żadnego powodu, aby wprowadzać jakiekolwiek podatki, państwo się mogło spokojnie z tego majątku, z jego dzierżawy, z jego eksploatacji utrzymywać. Utrzymując skuteczność całego państwa na o wiele wyższym poziomie niż teraz, bo nie były potrzebne urzędy skarbowe, cały aparat dystrybucji i tak dalej. No zgadza się. I udział podatków indywidualnych w przychodach państwa był kiedyś 7%, a teraz jest 30%. No i dużo więcej. Dużo więcej. Jaka jest statystykami dostępna. No, było takie państwo, nazywało się Ateny, które żyło z własnych dochodów z kopalni srebrna w Laurion. Ateńczycy nie płacili podatku, chociaż obowiązani byli do służby wojskowej na własny koszt. Musieli sobie kupić uzbrojenie i wyżywienie. To ich w końcu zgubiło, bo jak poszli pożarcie, to ich napadli Spartanie i zabrali im okręty. No ale to tak. A i gospoda Mori, taka rzeczka na Morzu Marmara i tam właśnie Spartanie załatwili Ateńczyków. Był zły system po prostu zaopatrzenia, ale nie o tym mówię. W każdym razie, proszę Państwa, proszę zapamiętać, że możecie się przeciwstawiać wektorowi władzy, tego wektorowi dystrybucyjnemu, ale jeżeli całą siłę się przeciwstawicie, to możecie mieć tylko trzy razy lepszą pozycję niż do tej pory. Trzy razy więcej mocy koordynacyjnej. Jeżeli Wam zostaje w tej chwili 100 zł, to po całej walce zostanie Wam 300 zł. Gdybyście chcieli mieć więcej, musicie dbać o wypełnianie tych funkcji.
postulacja. Nie tego chcemy. Nie chcemy na przykład, nie wiem... Stadionów na Euro. Stadionów na Euro, prawda? Bo to... No po co mam to? Nie chcemy... Orlików. No akurat ja jestem za Orlikami, wie pan, tylko by tam trzeba jeszcze jednego trenera i dwie piłki. Bo jedna się może zgubić. Ale wiadomo. Orliki są bardzo twórcze. Chrywasz już na prawo, bardzo... Wszystko to nie będzie utrzymanie, ponieważ tego trzeba bardzo trudno generować. Zamiast Orlików wystarczy zwykła trawa i dwóch trenerów. A tu ludzie sobie sami są w stanie zrobić. Ale niestety tak. Także, proszę państwa, niedogodności związane z wykonywaniem funkcji realizatora są jeszcze, że tak powiem, zmagane. Niedogodność jest jeszcze większa przez to, że ten wektor dystrybutywny no, zmusza go do oddawania części mocy na potrzeby systemu. No i niestety najlepszą sytuację w życiu ma ten, który spełnia wszystkie swoje funkcje, czyli osoba pełniąca jednoosobową działalność gospodarczą. Jako, nie wiem, rzemieślnik, nie wiem, menadżer korporacji, menadżer, nie. Od czasów Buzka menadżerowie korporacji mogą prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. Ale to tak, nie płacić CIT-u, tylko po co? To wtedy, on wtedy jest zewnętrznym optymalizatorem. On swoje optymalizacje przekazuje do firmy, od czasów, ale nie należy do firmy. Od czasów Buzka nie płaci też ZUS-u. Płaci ZUS tylko do... zarabia 100 tysięcy złotych, płaci tylko 2 miesiące. Szczegółowych przepisów niestety nie znam, bo nie muszę. Ale Polska to raj podatkowy w każdym razie, ale da pewny kas. Nie mam takie pytanie, jeżeli chodzi o tą regułę trzy razy tak. Można zwiększyć, chodzi o realizatora w momencie. Realizator swoją moc koordynacyjną może zwiększyć tylko trzykrotnie, jeżeli stawia cały czas opór temu wektorowi dystrybutywnemu. Jeżeli chce uzyskać więcej, musi zmienić postulację lub optymalizację. No i o tym niestety ludzie nie pamiętają. Chociaż na przykład stoczniowcy protestując w roku 1980 otrzymali wysokie pensje, 3 razy wyższe niż średnia krajowa. Protestowali dalej, no to rozwalili system. Z czego sobie nie zdawali sprawy, a o czym można byłoby wnioskować. Konieczna jest zmiana systemu, tak? Tak. Ale sam strona postulatora i optymizatora w ten sposób nie wystarczy. No nie wystarczy. Optymalizator, czas zmiana postulacji. No ktoś tu musi coś zmienić. Samo to, że robotnicy się buntują, jeszcze nie zmienia postulacji. Wtedy i warto. Czy ten kanał zwrotny jest za słaby, żeby coś zmienić? Po prostu taka jest uroda tego sprzężenia zwrotnego. Niestety tak to jest. Dobrze. Chwilę przerwy.